Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Wybiła na zegarach godzina 12, niedziela, uroczystość Chrztu Pańskiego. To dla nas wierzących wielki, radosny dzień, w którym kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Za chwilę w ognie zobaczymy Ojca Świętego, z którym będziemy się łączyć na modlitwie, modlitwą Anioł Pański, ale wcześniej Ojciec Święty przemówi do nas, dokonując tradycyjnie komentarza do dzisiejszych czytań biblijnych, które są czytane w ramach liturgii eucharystycznej. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Oggi festa del battesimo di Gesù. Dzisiaj święto Chrztu Jezusa, Ewangelia przedstawia nam scenę, która miała miejsce nad rzeką Jordan. Pośród pokutującego tłumu, który zbliża się do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest, znajduje się także Jezus. Stał w kolejce. Giovanni próbuję go powstrzymać, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Chrzciciel jest bowiem świadomy wielkiego dystansu, który istnieje pomiędzy nim a Jezusem. Jednak Jezus przyszedł właśnie w celu wypełnienia tego dystansu pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Jeżeli On jest całkowicie po stronie Boga, a także cały po stronie człowieka, to w konsekwencji jednoczy to, co zostało rozdzielone. Dlatego prosi Jana o chrzest, aby wypełniła się cała sprawiedliwość, to znaczy, by zrealizowany został plan Ojca, który dokonuje się drogą posłuszeństwa i solidarności ze słabym i grzesznym człowiekiem, drogą pokory i pełnej bliskości Boga ze swoimi dziećmi, ponieważ Bóg jest bardzo blisko nas. W chwili, kiedy Jezus przyjmuje chrzest od Jana i wychodzi z wód rzeki Jordan, słyszany jest z góry głos Boga Ojca. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Równocześnie Duch Święty w postaci gołębicy wstępuje na Jezusa, co staje się znakiem publicznego rozpoczęcia Jego misji zbawienia. Misji charakteryzującej się pokornym i łagodnym stylem sługi uzbrojonego tylko w moc prawdy, jak zapowiedział to prorok Izajasz. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Sługa pokorny, taki jest styl Jezusa. Takim jest misyjny styl uczniów Chrystusa. Głosić Ewangelię z łagodnością i stanowczością. Bez krzyku. Bez arogancji czy narzucania. Prawdziwa misja nie jest nigdy prozelityzmem, ale przyciąganiem do Chrystusa. Ale jak? Jak to się czyni? Poprzez nasze świadectwo, zaczynając od mocnej jedności z Nim w modlitwie,
adoracji, w konkretnej miłości, która jest służbą Jezusowi obecnemu w najmniejszych z naszych braci, na wzór Jezusa dobrego i miłosiernego, ożywieni Jego łaską, jesteśmy wezwani, aby uczynić nasze życie radosnym świadectwem, które oświetla drogę przynoszącą nadzieję i miłość. Dzisiejsze święto pozwala nam odkryć na nowo dar i piękno bycia ludem ochrzczonych, czyli grzeszników. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Grzeszników zbawionych przez łaskę Chrystusa, włączonych prawdziwie przez działanie Ducha Świętego w synowską relację Jezusa z Ojcem, przyjętych na łono Matki Kościoła, uzdolnionych do braterstwa, które nie zna granic i barier. Niech Maryja pomoże wszystkim chrześcijanom zachować zawsze żywą i wdzięczną świadomość naszego chrztu oraz wiernie podążać drogą rozpoczętą w tym sakramencie naszego odrodzenia. Zawsze pokora, łagodność i stanowczość. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitris. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, za naszych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Otrzymaliśmy błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego Franciszka. Drodzy bracia i siostry, w kontekście Święta Chrztu Pańskiego dziś rano ochrzciłem liczną grupę dzieci, 28. Módlmy się za nie i za ich rodziny. I dzisiaj po południu jednego katechumena pragnę ogarnąć modlitwą wszystkich rodziców, którzy w tym czasie przygotowują się do chrztu, przygotowują do chrztu ich syn, córki, czy tych, którzy właśnie go celebrowali. Przywołuję Ducha Świętego na nich i na dzieci, aby ten sakrament tak prosty, a zarazem tak ważny, był przeżywany z wiarą i z radością.
Chciałbym również zaprosić do przyłączenia się do Światowej Sieci Modlitwy Papieskiej, rozprowadzającej również poprzez sieci społecznościowe intencje modlitewne, które proponuję w każdym miesiącu dla całego Kościoła. W ten sposób prowadzony jest apostolat modlitwy i wzrasta komunia. W tych dniach takiego wielkiego zimna myślę i Was zapraszam, aby pamiętać o tych osobach, które żyją na ulicach, dotkniętych zimnem i czasami, których dotyka obojętność ludzka. Niestety, niektórzy nie wytrzymali tego. Módlmy się za nich i prośmy, aby Pan ocieplił, rozgrzał nasze serca, abyśmy mogli pomagać. Pozdrawiam Was wszystkich wiernych z Rzymu i włoskich pielgrzymów, tych z różnych krajów, w szczególności grupy młodzieżowe z Cagliari, które zachęcam do dalszego kontynuowania drogi rozpoczętej przez sakrament bierzmowania. I dziękuję im, ponieważ stwarzają mi okazję, aby podkreślić, że bierzmowanie nie jest tylko punktem dojścia, jak niektórzy mówią, że jest to sakrament pożegnania. To jest punkt wyjścia w życiu chrześcijańskim. Do przodu z radością ewangeliczną. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do widzenia. Ojciec Święty na koniec słów wypowiedzianych po modlitwie Aniu Pański pozdrowił wszystkich zgromadzonych na placu świętego Piotra i też nas wszystkich pozdrawia. Dziękuję Państwu za tę wspólną modlitwę, za tę komunię ducha z Ojcem Świętym Franciszkiem w południe w uroczystość Chrztu Pańskiego. Żegna się z Państwem ojciec Zdzisław, życząc radosnego świętowania niedzieli Chrztu Pańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.